Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei, i spotkał Filipa. Powiedział Jezus do niego, pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, Syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael, Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, Chodź i zobacz. Jezus ujrzał jak Natanael. Podchodzi do niego i powiedział o nim, Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci i widziałem Cię pod figowcem. Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących. I stępujących nad syna człowieczego Oto słowo pańskie słowo duchu światłości przez umiłowane serce Maryi Serca Jezusa. Hamalaches amanachenon, Eva Kamallach noon, echa malachena shailan, ella he Po ście pana Jezusa w Jordanie, po tym jak Jan wydał świadectwo o Jezusie, Mesjaszu, wiele osób było zainteresowanych Jezusem. Zaczęli iść za nim, patrzyli na niego, słuchali go. Pragnęli dołączyć do grona jego uczniów. Tworzyła się pierwsza wspólnota Jezusowa wspólnota ewangeliczna, wspólnota wiary. Składała się przede wszystkim na początku z mężczyzn. Dołączył również Filip do grona tych, którzy byli Pierwszą wspólnotą apostołów, dwunastu, dołączył Jan najpierw, Andrzej, Szymon Piotr, właśnie Filip, później Natanael i kolejni uczniowie. Niektórzy prosili o to, żeby mogli nimi się stać, uczniami Pana, a niektórzy wprost byli powoływani przez Niego. Niektórzy dziwili się, że Jezus pochodzi z Nazaretu. Był to nawet zarzut skierowany, że niemożliwe, żeby to był Mesjasz, prorok, bo z Nazaretu nigdy nikt taki nie powstał. Pan Jezus odkrywa tajemnice ludzkich serc. Wie, co przeżywają ci, którzy będą Jego uczniami, Jego posłanymi, czyli apostołami. Bo On został posłany, jako sobie powiedział Pan Jezus, że mnie posłał ojciec, ale także i ja Was posyłam. Czyli Pan Jezus jest pierwszym apostołem, apostołem Boga, Ojca swojego, a potem posyła kolejnych. Jako apostoł miłości i miłosierdzia, jako apostoł zbawienia naszego, arcykapłan, baranek. Więc Jezus zna Piotra, zna Filipa, Natanaela. Natanael jest zdziwiony, że Jezus wiedział o tym, co się stało pod figowcem. Jest zachwycony. Pan Jezus potrafi zachwycić. Ze sceptyka potrafi uczynić człowieka, który jest w nim wręcz zakochany. Zakochać się w Bogu, zachwycić się Nim. A obietnica, która jeszcze temu towarzyszy, jest wspaniała. Jezus obiecuje, że ci, którzy pójdą za Nim, będą wierni Mu do końca, ujrzą otwarte niebiosa, ujrzą aniołów, ujrzą także Syna Człowieczego, czyli Jezusa w chwale. Oni widzieli Jezusa na ziemi, ale zobaczą Go również w chwale, bo oni będą również w chwale Bożej. Chwale Jezusa. Oni staną się jak aniołowie. Dlatego niebo będzie otwarte dla nich. Ale to nie będzie tylko ich zasługa przede wszystkim jest to zasługa Chrystusa. Bo każdy będzie zbawiony dzięki Jezusowi. Oczywiście jest potrzebna wiara, zaufanie Panu, miłość, pełnienie tego, co oczekuje, myślą, słowem, uczynkiem zgoda na krzyż na obumieranie na tracenie tego wszystkiego co do tej pory było ważne a teraz jest nieużyteczne a nawet grzeszne więc e, wiara i życie ewangeliczne życie nauką pana wtedy niebo się otworzy dla takiego człowieka więc pan dzisiaj do nas mówi jeżeli będziecie żyli tak jak moi pierwsi apostołowie Wy również zobaczycie niebo otwarte, zobaczycie aniołów, zobaczycie mnie w chwale, bo sami będziecie jak aniołowie. Więc cieszcie się tym i, i radujcie, bo wielka nagroda czeka na Was.